Serdecznie witam wszystkich hodowców. U nas pomału przygotowania do rozpłodu się zaczęły. Dezynfekcja gołębnika rozpłodowego, czyli co? Odkurzanie, opryskiwanie wszystkich półek wodą z octem. Robimy ten roztwór 1:5. Myślę, że nie ma lepszego środka na dezynfekcję jak ocet, najstarszy środek, który używali w szpitalach do zwalczania bakterii, grzybów i takich różnych rzeczy bakteryjnych. Wlewamy 5 litrów wody do opryskiwacza, do tego litr octu i wszystko pomału sprzątamy. Najpierw jest wszystko odkurzane, przygotowywane, gołębie przyjdą tutaj najprawdopodobniej w sobotę. Światło będzie ustawione w gołębniku. Mamy taką specjalną maszynę z 3 silnikami. Rewelacyjnie wszystko wciąga, cały kurz. Tutaj mamy każdy boksik już posprzątany, będzie wypryskany. Tu mamy system od Marka Rzepki z firmy Polmark. Bardzo polecam. Ustawia się później, jak przyjdą gołębie, to nie wiem kiedy jeszcze będą połączone, ale przyjdą już tu w sobotę i będą przygotowywane. Najprawdopodobniej będziemy łączyli je w grudniu albo początek stycznia. I robię im tak, że ustawiam tutaj światło, że jak już się robi szaro, czyli od 15 do 15:30 światło od małego takiego płomyczka się rozświetla w pół godziny do 16, później świeci do 20 i od 20 specjalnie zaczyna przygasać i do 20:30 robi się noc. I tak samo ustawiamy później na rano. Rano zaczyna się proces od 5 godziny do 5:30 się rozwidnia i później ustawiamy na przykład jak już robi się rano o 7 jasno, to od 7 do 7:30 ten proces się zamyka i już jest naturalne światło. Będzie tutaj, jak widzicie, w boksach nie ma jeszcze gołębi, te dwa są przygotowane na aukcję, taką będę szykował charytatywną. Przysłał mi już jednego gołąbka Jurek Kostosz, drugiego gołąbka, Boże, jak on się nazywa? Ach, zapomniałem, kolega też, dobry hodowca, wyleciało mi z głowy. I tutaj będzie włączane będzie ogrzewanie i w tym gołębniku będzie około 22 stopni. Także w tej chwili nasze gołębie przeszły już na przygotowywanie. Przyjdą tutaj już w sobotę, zacznie być przedłużane światło. Tu będą tylko samce, 21 samców w boksach najlepszych. I później samiczki siedzą w innym gołębniku, ale one nie będą miały ani podgrzewane, tylko będą miały normalnie przedłużany dzień. Ale najważniejsze jest to, żeby te gołębie dobrze przygotować do rozpłodu. Czyli u mnie już jest wszystko po kuracjach. Wiadomo, kuracja na salmonelę przeprowadzona, 15-dniowa Difem Extra. Po tym probiotyk dobry w płynie. Naprawdę polecam tylko probiotyki w płynie, obojętnie jaki by to nie był, żeby był w płynie. Dobry środek na nerki wątrobe, my dajemy SDT. Braliśmy ten środek z Francji, teraz też przychodzi to pod nazwą SDT, tylko teraz jak zmieniła się delikatna konsystencja, koledzy, także jakby bardziej trzeba go trzymać w ciepłym miejscu, bo w domu po prostu się rozwarstwia i wychodzi olej i strasznie gęstnieje. Także proszę się nie przejmować, po prostu zrobili to coś zmienili, jakiś produkt więcej oleisty jest, ale działa wszystko rewelacyjnie. Najważniejsze jest, żeby samice doprowadzić do tego, żeby zjechały z wagi. Bo jak wiadomo, zbyt zapasione samice poniosą, znaczy będą późno się niosły. Ja powiem, jak my robimy u siebie
na swojej hodowli. Czyli tak, na pierwsze karmienie, na przykład jak mam 40 gołębi, to idzie 30 łyżek, czyli taki kubeczek jeden jest na 10 gołębi. Czyli idą takie 3 kubki dobrej karmy na 40 sztuk. Jest tu siemię lniane, drobne nasiona, przysmak z mrowcy, beka z mrowcy i pierzeniowa bez pszenicy z mrowcy. I to mówię, tak jak mówię, na 40 gołębi idzie, jednorazowo karmimy, idzie 30 łyżek i później dokarmiamy do syta 50% ryżpady, 50% karma lekkostrawna. I na tym się już nie zapasą, zaczną nam zjeżdżać gołębie na wadze. Jeżeli będziemy widzieli, że ptaki są zbyt jeszcze takie przypasione, co to tam w rękach, jak weźmiemy, to można sobie zobaczyć, to wtedy możemy zrobić tak, że zrobimy im tylko 3-4 dni jedną łyżkę na gołębia ryżu pady samiczką i one fajnie zjadą z masy i wtedy myślę, że powinny równo od 8 do 12 dnia się rewelacyjnie wynieść. No i wiadomo, tam można coś podać na karmę, jakieś aminokwasy, ale też za wiele nie przesadzać żadnymi olejami, żeby nie obciążyć wątroby. Co tam jeszcze można powiedzieć? Aha, jeżeli chodzi o te kuracje, czyli jak była kuracja tym difem, jak my mamy już wszystko zrobione, to dif można było to fajnie podać, bo tam był 1 ml na 1 litr, przepraszam, 1 ml na 10 sztuk, woda była nośnikiem. Mogliśmy zrobić na przykład, jak było 20 gołębi, dostawały 2 ml na pół litra wody. Wypijały i było dobrze, ale z trichogreenem i z totalną dezynfekcją nie zrobimy tak, koledzy, bo to jest zbyt mocne stężenie. I ja polecam wtedy podać to na karmę. Czyli 4 dni trichogreen na karmę, 4 dni totalną. Trichogreen jest 5 gram na 40 gołębi. Czyli dajemy 5 gram na, odmierzamy 40 łyżek dobrej karmy, troszeczkę oleju, dajemy 5 gram trichogreenu i to jednorazowo dajemy. Z totalną dezynfekcją jest 5 gram dla 20 sztuk, czyli 5 gram na 20 gołębi. Bo nie będą po prostu w wodzie, jakbyśmy zrobili takie stężenie, to te gołębie tego nie wypiją, a to nie o to chodzi. Ale z tą kuracją na rzęsistki, to musimy zrobić to tak, żeby zakończyła się 5 tygodni przed parowaniem, z tego względu, że będą czyste jajka, po prostu te wszystkie środki na rzęsiska powodują to opóźnienie jajek, czyste jajka, słabe plemniki u gołębi, także ja to mówię wam ze swojego doświadczenia tyleletniego, nie jest to wyssane z palca, także proponowałbym to sobie zrobić, jak już nie zdążycie, no bo wiadomo, niektórzy parują w marcu, to jeszcze zdążą, niektórzy wcześniej, to zrobić to sobie na jajkach, ci co zdążyli, to super, bo wiadomo, u gołębi lotowych, które lecą na sucho, to sobie możemy to zrobić, kiedy chcemy. A tak jak widać, jest tutaj, leci się wszystko, dezynfekcja, woda z octem i każda cela będzie przygotowana, będzie później włączone ogrzewanie podłogowe, w gołębniku będzie około 20 stopni, także myślę, że szybko gołębie pójdą w pary. Już zaczynamy je przygotowywać, już zaczynamy zjeżdżać z karmą, czyli dostają, tak jak mówiłem, trochę dobrej, później na dosypkę ryżu pady i lekkostrawnej. A więc koledzy, tyle na tą chwilę. O właśnie, przyjechały również kominy, zaraz pokażemy. Dojechały przed chwilą kominy wentylacyjne. Wiele zapytań, naprawdę bardzo dużo hodowców bierze od nas te kominy. Bardzo sobie chwalą z wentylacją. Wystarczy taki komin sobie zamontować, szufladę od dołu. No dojechały koledzy, także od razu pokażę, bo też cały czas ktoś dzwoni. Tych kominów schodzi nam naprawdę dużo. Komin jest grawitacyjny, wyciąga powietrze, nie wpuszcza. Jest to rura 250. Super to wygląda. Do tego przychodzi taka rura przedłużająca i zabezpieczenie, żeby nic nie weszło. Jak i do każdego komina opierzenie.
Także można to stosować i na dach płaski, jak i na dach z dachówką. Kwestia ustawienia sobie opierzenia. Także zapraszamy, jakbyś ktoś chciał do współpracy z kominami. Teraz przejdziemy. O, jaszcząb przeleciał, to co, wszystkie ptaki od razu w środku. No i oczywiście zapraszam na ostatnią turę gołębi, która jest na aukcji. 21 sztuk przepięknych, rewelacyjnych ptaszków. Nie będę łapał, pokazywał, bo już rodziców pokazywałem. Jak ktoś umie czytać rodowody, to widzi ogólnie wszystkie gołębie, z czego się tam wywodzą. Podstawową taką samicą u nas na rozpłodzie jest samica z końcówką 228 GB, samica 1500, samiec 8252, też był złączony z 1500, cztery wypuszczone, wszystko cztery czołówka, ostatni ptak został tutaj, trzy już odjechały do ludzi, tu został przepiękny samiec ostatni. Tutaj też przepiękny z Wandebulków, razy od Tokarczyka, samiczce, córka Karola, miałem ją wypożyczoną. Zobaczcie, tutaj jest po tym samcu od Krzyśka Szkolnego, co teraz też mam wystawione z tego, z tej białolotki. No przepiękny gołąb, rzucił się tam, jak widać, na rodowodach. No cały pitbull, wszystko odziedziczył z tego gołębia, ale tam na każdej aukcji, koledzy, jest pokazane rodowody rodziców, zdjęcia, dziadkowie. Także ptaki są przepiękne. Jak mówię, jest tam kilka gołębi, które już wcześniej pokazywałem rodziców, taka 228, właśnie ten 1500, podstawowa nasza samica. Jak i wiele innych, tam już teraz nie pamiętam. 220 z końcówką, 218, samczyk od lesa, bardzo dobry rozpłodowiec. No jak i te szpaki rewelacyjnie, o 206, tam jest też zarypisty gołąb, taki rozpłodowy 206, był złączony z taką samiczką od Krzyśka 909. Też tam Kitty Cat w tych gołębiach jest od lesa Greena. Rewelacyjne to są gołąbki. Tutaj są też gołębie, które mają kilka jedynek. No i tutaj są też gołębie, które napisałem na rodowodach mistrz okręgu DW. Czyli DW to jest numer rejestracyjny Wrocławia, okręg Wrocław. To znaczy, że te gołębie, które są tam, mistrz okręgu DW1 na przykład, to jest pierwszy, najlepszy lotnik, który jest w drużynie, który zrobiliśmy mistrza okręgu Wrocław w tym roku. No i jak się nie mylę, jesteśmy w 50 w Polsce też, albo w 40 nawet w młodych. Także są, jest tam pokazany, koledzy, DW1, DW2. Akurat tego gołębia nie ma, bo był sprzedany na którejś aukcji. Ale później DW3, DW4, DW5 to są wszystkie gołębie, które zrobiły mistrzostwo okręgu Wrocław. Także bardzo polecamy tego, te ptaszki. Można sobie wybrać, bo to już jest ostatnia ekipa. Każdy jest przepięknie zbudowany, każdy przepięknie latał. Wczoraj było dwie osoby, rano przyjechał chłopak, który wcześniej już kupił u nas gołębie, przyjechał oglądać, po południu był ktoś. Dzisiaj było dwie osoby oglądać te gołębie, no w sobotę ma przyjechać ktoś ze Słowacji obejrzeć. Także można, jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Można sobie przyjechać, pooglądać. Aukcja kończy się za tydzień w niedzielę. Także co tu jeszcze mogę powiedzieć, koledzy? No nic, no już gołąbki się rozjadą. Szykujemy rozpód do parowania. Będziemy chcieli wyhodować sobie też około 50 młodych. Te młode przyjdą tu, na to miejsce. Będą od razu zaciemniane i będą lotowane tylko 50 samców gołębi młodych. Typowo i później od razu będą, jakby jeżeli będzie udany sezon, no bo to wiadomo, każdy sobie może gdybać, ale przyjdzie sezon do dupy i będzie dupa, jak ja to mówię.
No, będziemy próbować. Od razu później będą te ptaki wystawione. Na pewno połączymy te same pary, bo pary mamy sprawdzone. Super sezon na młode, super siadały. Kupę jedyneczek. Także jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do licytacji. Można sobie, mówię, przyjechać, obejrzeć, każdego wziąć do ręki, porozmawiać, pooglądać rodziców. No każdy, kto przyjeżdża, to jest mile zaskoczony tymi ptakami. Ale mówię, rozpód przygotowujemy pomalutku. Zaczynamy przedłużać światło, co jest bardzo ważne. Nie przedłużamy nigdy światła u gołębi lotowych, bo zaczną jechać na piórach. Także zapamiętajcie to sobie, koledzy, na rozpłodzie możemy robić co chcemy, ale nie na lotowym. Na lotowym naturalnie. Także pozdrawiam i zapraszam na aukcję. Dobry lot.